Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No człowiek czasami się tak zastanawiał, jak to jest możliwe, że Niemcy wybrali demokratycznie Hitlera. Subskrybujesz, dziękuję bardzo. Polecasz, dziękuję jeszcze bardziej. No, w Ameryce demokratycznie zostają wybierani prokuratorzy. Prokuratorzy generalni stanowi. No i wszyscy oni są lewacy. To są wszyscy demokraci, nieźle płatni przez budżetówkę, no ale oni mają te tak zwane naiwne, to są tak zwani naiwni idioci Lenina. No i teraz sporo pozostałych naiwnych idiotów Lenina, którzy wybierali prokuratorów, Bidena, no całą tą demokrację, tą partię demokratyczną, no to teraz chyba płaczą, zgrzytają i płaczą. No mam nadzieję, że zgrzytają i płaczą. Mam nadzieję, że Polacy, którzy również głosowali na wszystkich tych, na tą administrację Bidena, no to zgrzytają zębami i płaczą. Teraz w zasadzie to no są święta Bożego Narodzenia, wypadałoby jakieś takie życzenia składać, no i zawsze normalnie, no to każdy by składał żyj i się ucz, tak? No teraz w Ameryce, no to w niektórych tych, szczególnie miastach prowadzonych przez gubernatorów, majorów, burmistrzów, no ogólnie przez socjalistów, lewaków, no to tam to chyba powinni sobie składać życzenia, bądź zabity i się ucz, bo do tego dochodzi. 30 miast na 50 stanów, no to jest rekordy, to jest 20, 30, 40% morderstw, przestępstw, no ogólnie rzecz biorąc, bandytyzm rośnie z dnia na dzień. Smash and grab, co to znaczy? No smash and grab, no to smash to znaczy takie uderzenie, a grab to złapać, czyli rozwal i uciekaj. No i teraz to się z naiwni idioci Lenina na pozycjach prokuratorów, którzy w zasadzie zmienili przestępstwo na przekroczenie, na wykroczenie, no podobnież po polsku się to znaczy, nazywa wykroczenie, czyli kradzież do $1000 to nie jest przestępstwo, tylko wykroczenie. No i nawet nie ma znaczenia, że był użyty łom, że ktoś mógł zostać poszkodowany. Nie, to jest tylko wykroczenie. No i jako wykroczenie nie podlega nakazowi kaucji, nie podlega nakazowi aresztu. Po prostu mają czekać na sprawę. No i jak mają czekać na sprawę? Są wypuszczani, a na sprawę nigdy się nie pojawiają. Także te wykroczenie kryminaliści, bandyci wykorzystali i zamienili po prostu w przemysł kradzieży sklepowych. No to długo, każdy normalny zdawał sobie sprawę z tego, że coś takiego nastąpi, no poza lewakami. Lewacy po prostu są to takie ciemne umysły i mają jakieś takie wyidealizowane pomysły, że to aż się w głowie nie mieści. No, skąd to się u nich bierze? No nie wiem. Może wy wiecie, może wy napiszecie, ale naprawdę trzeba być idiotą. No szczególnie prokuratorzy, którzy są po studiach, kończą 12 lat szkoły, później 4 lata studiów, później 4 lata prawa. Także to wszystko jest dla normalnych przewidywane. W tych wszystkich miastach, gdzie jest zakaz kompletny do posiadania broni, czyli wschodnie wybrzeże, no Nowy Jork szczególnie, no to co teraz jest? No teraz jest przebicie nożem. Przebicie nożem po prostu jest popularne, tak jak, ale to też wiadomo było w Anglii, tak? W Anglii noże rzeźnicze są nielegalne, nie są sprzedawane i ludzie normalnie ludzie się śmieli właśnie, że w Anglii nielegalna jest broń, ale mają noże. I teraz najbardziej popularnym takim rozrywką tych bandziorów, czy może nie tyle rozrywką, co narzędzie, no to nie jest ostre narzędzie mordu, no i używają tego. Może nareszcie ci wyborcy jakoś się stukają w głowę i zastanawiają, że zrobili pomyłkę. No,
kogo można oskarżyć? No trzeba oskarżyć, każdy normalny, no to musi oskarżyć tych postępowych lewackich prokuratorów. George Gascon w Los Angeles, lewak. Kim Fox w Chicago, murzynka taka totalna lewaczka. W Filadelfii następny, Larry Krasner. No oni wszyscy w zasadzie podchodzą do bandziorów, za każdym razem podchodzą z kwiatuszkiem, wspominają o ofiarach, no ale w zasadzie no to mówią, że pokrzywdzonym jest ten bandyta. Dlaczego tak mówią? No, taką podstawowym stwierdzeniem tych lewackich prokuratorów, no to nie jest prewencja czy zapobieganie działaniom kryminalnym, tyle tylko, że ma być interwencja, że to jest interwencja. Właśnie ten idiota w Kalifornii, taka 80-paroletnia kobieta, ona była żoną jakiegoś magnata, została zamordowana we własnej sypialni w Beverly Hills. I no to główny prokurator Gascon, to on powiedział, no tak jak my to widzimy, no to ten napastnik, on nigdy nie uzyskał interwencji w odpowiednim czasie swojego życia, które ta interwencja mogłaby pomóc mu w ustabilizowaniu swojego życia. No. Jak prokurator może o takie bzdury, takie kretynizmy opowiadać? No ale może. Lewak takie bzdury po prostu mówi. To brzmi jak kawałek akcji z filmu gangsterskiego z lat 30. No to jest po prostu makabra. Wszystko to, co ci prokuratorzy robią, no to też jest jednak, coś w tym jest, w tym fenomenie. To jest fenomen, taki, że ci ludzie, oni nie są nominowani. Oni są w sumie wybierani. Oni nie ukradli tej pozycji, oni nie zabrali tej pozycji, nikt im nie dał tej pozycji. Po prostu ludzie ich wybierają. Ludzie idą i głosują na tych lewaków i mówią, tak, to jest najlepszym prokuratorem, będzie ten. Zaczynając od 2016 roku, no to wtedy, kiedy Trump został wybrany, ci lewacy, ogólnie rzecz biorąc, z tej wściekłości pompowali finanse, no i przekonywali, szczególnie w murzyńskich dzielnicach. Później stało się ten George Floyd, no to zawodowy bandyta, 5 lat w więzieniu, przystawił pistolet kobiecie w ciąży. Ogólnie był aresztowany po tym, jak dał fałszywe $20 w delikatesach prowadzonych przez Hindusa. Hindus zadzwonił na policję. Policja przyjechała, złapała go, wsadziła do radiowozu. On wyskoczył przez okno. Tam się bili, później skończyli za radiowozem. Policjant nauczony, jak ma reagować, przycisnął kolanem tego bandytę. Przez 9 minut błagał go, żeby ten się poddał, żeby mógł być aresztowany i wypuszczony za 5 minut. Ten był tak nafaszerowany narkotykami, amfetaminą, heroiną, innymi dragami, że po prostu później po przywiezieniu do szpitala skonał. No i teraz lewacy zrobili z niego świętego, stawiają mu rzeźby, rodzina dostała parę milionów. Ogólnie rzecz biorąc, to jest, no jeżeli to jest przykład do naśladowania przez czarnych, no to jest naprawdę koniec Ameryki w takim układzie. Ci ludzie byli wybierani, no ale tam są lata, tam są lata bałaganu. To wszystko jest robione przez aktywistów, którzy udają studentów, przez najróżniejszych bogatych, znudzonych socjalistów kanapowych, którzy piją szampana i jedzą truskawki. No i to jest to, co mają jakieś takie abstrakcyjne wizje świata, siedzą sobie spokojnie przed telewizorem i myśląc, co powinno działać. No to nigdy nie działa. Jak tak się popatrzy na tego prokuratora z Kalifornii, no to on w 2020 roku
stał w tym samym szeregu z tą grupą Czarne Życie Znaczy. No i on w zasadzie wygrał z człowiekiem, który przeszedł dwie kadencje, Jackie Lacey. To była czarna kobieta, no ale przegrała. Gascon dostał 53% w Los Angeles, tak jak patrzyli na to, co to się dzieje, no to kto wybrał Gascona? Gascona wybrali tylko dzielnice, najbiedniejsze dzielnice murzyńskie, no i najbogatsze dzielnice białych, tak, ten środek był przeciwko, a te dwie strony, no dlaczego tak jest? No każdy może sobie wyobrazić, dlaczego tak jest, no i taki postępowy prokurator później zostaje wybierany, bo ma głosy od najbiedniejszych, a pieniądze od najbogatszych i w ten sposób to się wszystko działa. Z Filadelfii jest inny Krasner, w Milwaukee jest Chisholm, w San Francisco jest Cheza Budin, no to oni wszyscy w zasadzie to... Jak mówią, no to mówią z sympatią o tych ofiarach, no ale zawsze wspominają, że ci bandyci no to zostali, nie mieli pomocy wtedy, kiedy powinni mieć pomoc, no i nie zmieniają swojego podejścia do zagadnienia. Oni po prostu patrzą na bandytę jak na człowieka, a na ofiarę jak skutek uboczny tego nieszczęsnego życia, tego kryminalisty. No, życie ludzkie jest stracone, ale i szczególnie w tych biednych dzielnicach murzyńskich, w tych biednych dzielnicach czarnych, no to ten dzwon kryminalny i ostrzeżenia dzwoni, ale tam nic się nie dzieje. No i dopóki nie zaczną ludzie głosować przeciwko nim. Była chęć odwołania Gascona w Los Angeles, no ale nie uzyskali wystarczająco podpisów. W San Francisco, gdzie to jest międzynarodowy, światowy w zasadzie, światowa stolica kradzieży w sklepach, Budin w zasadzie no to zostanie wyrzucony w czerwcu przyszłego roku, ktoś inny będzie wybrany. W Chicago i w Nowym Jorku no to jest takie najbardziej ciekawa cała sytuacja. Kim Fox, ona wygrała wybory w 2016 roku, no to tam jest w hrabstwie Cook, no to została wybrana, to miała poparcie 72%, no i później ona zaczęła szybko dosyć działać, powiedziała, że przestępstwo kradzieży w sklepie jest zmieniane na wykroczenie, powiedziała, że do $1000, no to te wykroczenie, to tam nic, nie ma aresztu, nie ma kaucji, nie ma nic takiego, że będą aresztowani tylko jeżeli jest ponad $1000, no i jeżeli mają ponad przestępstw w swojej kartotece, ponad 10 przestępstw, tak? No to jest nieprawdopodobne, że jak ktoś był 9 razy skazany, powiedzmy, no to nie będzie aresztowany za $1000. Recydywa kompletna. No i naiwni idioci Lenina po prostu myślą, że coś takiego jest prawidłowe. W Chicago też była właśnie w Chicago, no to opisywano, że Fox w czasie pierwszego swojego roku pracy, no to ona wypuściła 30% kryminalistów, no i to byli wypuszczani nawet za morderstwa, byli wypuszczani za strzelanie, czy nawet za przestępstwa jakieś seksualne. 25 tysięcy przypadków w Chicago, no to widzicie, że coś jest nie tak. To jest po prostu nieprawdopodobne, żeby prokurator odpuszczała takie
przypadki. W listopadzie 2020 roku no, została wybrana drugi raz, tyle tylko, że 53%. Kiedyś miała 74%, później 53%. W hrabstwie Cook, no to jej poparcie spadło do 43%. No ale dlaczego? No w tej dzielnicy murzyńskiej tam było 1000 morderstw. Tak, było 1000 morderstw. Także czarni wybrali czarną. No i czarni zaczynają się zastanawiać, że troszeczkę idiotycznie wybrali. Że to jednak po linii politycznej, po linii koloru skóry, no to nie ma co wybierać. W Nowym Jorku Eric Adams, czyli taki były policjant, on w zasadzie został wybrany na majora Nowego Jorku po tym, jak powiedział, że w zasadzie oczyści bandytyzm w Nowym Jorku. Został wybrany w Bronxie, w Queens, w Brooklyn, w Harlemie. Tak, lewaczka, no to odpadła absolutnie Maya Wiley, to wygrała tylko w Brooklyn, no i troszeczkę na Manhattanie. Na Manhattanie samym w sobie, no to wybrali takiego postępowego lewaka Alvina Bracka, który w zasadzie też jest taki super postępowy lewacki. Także teraz na pięć nowojorskich dzielnic, no to w zasadzie mają lewackich prokuratorów. Także tam nie wiadomo, co będzie. Czy Nowy Jork wróci do tego, kiedy było najbezpieczniej, czyli 1994-2013, no to będzie ciężka sprawa dla tego byłego policjanta, dla Adamsa, dlatego że no jest makabrycznie, no ale on chyba pociągnie za sobą czarnych wyborców, czarni wyborcy nareszcie zaczynają iść po rozum do głowy i widzą, że zostali oszukani przez białych lewaków, którzy ukradli im, no dlaczego ci prokuratorzy są tacy pobłażliwi? No dlatego, że ostatnie 60 lat tej polityki lewackiej, no to doprowadziło do tego, że spieprzyło to amerykańskie szkoły, to znaczy spieprzyło szkoły w tych demokratycznych stanach i miastach, spieprzyło kompletnie rodziny. Wśród czarnych rodzin 80% dzieci się rodzi bez w zasadzie ojca, no bo to lepiej uzyskać pieniądze od państwa, no i spieprzyli cały system ten kryminalny, także teraz to trudno jest nadrobić. No jest nadzieja, że i czarni się obudzą, jest nadzieja, że i czarni zaczną głosować, bo widzą, co się dzieje. No Ameryka osiąga dno, no szczególnie w tych biednych czarnych dzielnicach, tam nie jest wesoło. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Czujesz strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach. I do następnego, codziennego, czasami zdemonetyzowanego filmiku. Przepraszam. Zdrowia dla normalnych. Przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. No głosujcie na normalnych. Mam nadzieję, że macie szansę głosować na jakimkolwiek kontynencie, gdzie jesteście. Jeżeli jesteście w Ameryce, głosujcie za normalnymi. Przekaz dla socjalistów głosujących w Ameryce. No widzicie, co się dzieje. Ameryka została zniszczona przez was. Wasz głos doprowadził do tego, że jest tak, jak jest. Wasz głos doprowadził, że inflacja jest galopująca. Wasz głos doprowadził, że benzyna jest droga. Wasz głos doprowadził, że zakupy tygodniowe kosztują dużo, dużo więcej niż kosztowały. Wasz głos doprowadził do tego, że Rusi mogą napaść na Ukrainę. Wasz głos doprowadził do tego, że Chiny mogą napaść na Tajwan i tak dalej, i tak dalej. Także 2022 głosujcie na normalnych, albo nie głosujcie w ogóle na socjalistów. 2024 głosujcie na normalnych, albo nie głosujcie na żadnego demokratę. Zdrowia dla normalnych.